Dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie w Miejskim Domu Kultury w Blachowni. U nas nadal zimowo i taki oto zimowy akcent i zimowy obrazek chciałam z Wami dzisiaj wspólnie wykonać. Będzie to praca przy użyciu folii aluminiowej i przede wszystkim kleju na gorąco. Te dwa składniki będą nam potrzebne do wykonania takiej pracy. Oprócz tego musimy przygotować wydruk jakiegoś obrazka. Może to być kolorowanka z jakimś pejzażem zimowym. Oczywiście nie musi to być zima. Może to być jakikolwiek temat pracy, który akurat Wam przychodzi do głowy. I nie musimy posługiwać się takim oto gotowym obrazkiem. Możemy sami wykonać szkic na jakimś podkładzie, na przykład tekturowym, tak jak w tym przypadku. Albo tak jak mówiłam, użyć gotowego już szablonu. Taką gotową kolorowankę szablon najlepiej jest wydrukować na drukarce z tonerem. Dzięki temu możemy wykonać transfer na tym podkładzie, na którym będziemy dalej pracować. Będzie potrzebny również, jeśli będziemy chcieli taki transfer wykonać, aceton, za pomocą którego sobie rysunek przeniesiemy na nasz podkład. Tak jak wcześniej mówiłam, klej na gorąco, folia aluminiowa i to wszystko. Zapraszam do wykonania zimowego pejzażu. Tak jak mówiłam na początku, podstawa naszej pracy to wykonanie jakiegoś rysunku na podkładzie tekturowym. Może to być podkład drewniany, podkład z płyty, cokolwiek co posiadacie, byleby było w miarę sztywne i niełamliwe. Możemy wykonać rysunek wcześniej na tym, możemy przenieść sobie transfer wydrukowanego obrazu i ja pokażę Wam, jak taki transfer wykonać. Tak jak mówiłam, musi to być wydruk, najlepiej, żeby był to wydruk z drukarki z tonerem. I pamiętajmy, tworząc takie transfery, że w momencie, kiedy je wykonujemy, uzyskujemy odbicie lustrzane. Także gdybyśmy chcieli, żeby na naszym obrazku był wydrukowany na przykład jakiś napis bądź tytuł, pamiętajmy, że musimy go wydrukować również w odbiciu lustrzanym, tak żeby w odpowiedni sposób naniósł się na podkład. Taki transfer wykonujemy za pomocą acetonu. I tutaj, ponieważ moje ręce niezbyt dobrze aceton tolerują, ja się wyposażę w rękawiczki. Umieszczamy wydrukiem stronę naszego podkładu nadrukowany papier, ustawiając w takim miejscu, gdzie chcemy, żeby obrazek się pojawił i za pomocą na przykład jakiegoś wacika, waty nakładamy aceton na kartkę papieru. Pilnujmy tylko, żeby się ta kartka nie poruszyła. Wtedy nasz wydruk również będzie nierozmazany, nienaruszony. Nacieramy aceton tak, żeby w każdym miejscu, w którym jest tusz na rysunku, został on nasączony i dociśnięty do naszego podkładu. Bardzo ładnie wychodzi to również na plastrze drewna. Ja mam tutaj akurat tekturę. Możemy sprawdzić, czy obrazek w tym momencie się już odbił. Myślę, że tak. Taki zarys wystarczy. Jeżeli się okaże, że nie każdy element rysunku został przeniesiony, oczywiście możemy sobie coś poprawić cienkopisem, ołówkiem, markerem, tak żeby było nam wyraźnie i wygodnie. I w momencie, kiedy taki obrazek jest już stworzony, narysowany bądź przeniesiony, czekamy, aż nasz podkład wyschnie i przystępujemy do dalszej pracy, czyli do nakładania kleju na gorąco na każdą linię, każdą kreskę, która tworzy całość naszego obrazu. W momencie, kiedy będziemy to robić, pamiętajmy o zachowaniu warstw i tego, że na przykład rzeczy, które chcemy, żeby były wypukłe na naszym obrazku, może pokażę to w tym miejscu, nie wiem, czy będzie w takim świetle widać, nakładamy najpierw. Na przykład te kreski, na które później został nałożony daszek naszego domu, one powstały pierwsze, dopiero potem jest nakładany dach. Tak, no i ponieważ cały dach jest tutaj wypukły, on tworzy jedną taflę wylanego kleju, ale to będę robić w tej chwili. Tworząc takie obrazy, starajmy się też, żeby nie miały one zbyt wielu drobnych elementów, ponieważ klej nie jest precyzyjny i tworzy
plamy, które no nie są cieniutkimi liniami, także takich linii uzyskać nam się nie uda. Nakładamy klej na powstałe linie. Oczywiście nie musimy się sztywno tutaj trzymać naszego rysunku. Możemy sobie pozwolić na szaleństwo i dokładanie jakichś rzeczy od siebie. Kreska po kresce, tak jakby malując klejem, nakładamy warstwy. Ponieważ jest to proces dość praco- i czasochłonny, ja przerwę w tym momencie filmik, dokończę sobie tutaj obrazek, wyklejając go klejem i za chwilę do Was wrócę. Ja cały mój obrazek wykleiłam już klejem na gorąco. Ten klej już jest suchy, twardy, także mogę przystąpić do owijania mojego obrazka folią aluminiową. Tutaj pododawałam nie naznaczone na rysunku elementy, na przykład księżyc, spadające płatki śniegu, ewentualnie gwiazdy. Zobaczymy, czy to wyjdzie i czy będzie to w ogóle widać spod folii aluminiowej. Tak jak na początku mówiłam, najlepsza folia do tego jest folia grubsza. Ja mam folię cienką, dlatego zwinę sobie ją na dwa razy. Odrywamy kawałek folii, większy od naszego obrazka, ponieważ teraz przy gnieceniu tej folii ona się będzie trochę kurczyć. I zgniatamy delikatnie naszą folię w kulkę, po czym ją rozprostowujemy. Robimy to na tyle delikatnie, żeby folii nie potargać. I taka zasada, im więcej tych zgnieceń, im więcej razy będziemy tworzyć kulki i ją rozprostowywać, tą folię, tym efekt będzie lepszy i łatwiej będzie nam ją potem rozprostowywać i uwidocznić te wystające elementy. Ja nie mogę sobie pozwolić na tyle ilości zgnieceń, ponieważ ta folia jest cienka i by mi się potargała. Ale kilka razy postaram się ją pognieść. I ostatni raz, mam nadzieję, że mi się uda. I teraz taką wygniecioną folię nakładam na mój obrazek, zaginając krawędzie pod spód. I nasze gniecenie najpierw możemy rozpocząć od używania samych palcy. Znajdujemy tutaj palcami te wystające elementy i dokładnie wgniatamy folię tak, żeby je uwidocznić. Możemy do tego używać również na przykład gumki od ołówka albo jakiegoś pędzelka miękkiego. Musi to być takie narzędzie, które nie potarga nam folii, dlatego na pewno nic ostrego albo bardzo twardego. Ja wrócę do użycia mojego wacika. Myślę, że on będzie dobry do tego typu pracy. I tym wacikiem rozcieram i dogniatam folię, tak żeby uwidocznić te elementy, które naznaczone są klejem. Im więcej pracy włożymy w tą część tworzenia naszego obrazu, tym ładniejszy będzie efekt. Nie spieszymy się, chodzi o to, żeby te elementy wklęsłe, te proste, bez miejsca nałożenia kleju, były prawie zupełnie wyprostowane. Żeby ta folia tam była wgnieciona dość dokładnie.
Nie wiem, czy jest w ogóle to widoczne w tym momencie na kamerze w takim świetle akurat, że te elementy zaczynają powoli się wyłaniać spod rysunku. I teraz, no ja mam akurat taki przyrząd. Wy sobie możecie wyszukać dla siebie odpowiedniego. Możemy zaznaczać te elementy, na których najbardziej nam zależy, żeby były widoczne. Obrazek jest już wszędzie poduciskany i teraz możemy go zostawić w takiej wersji, w jakiej jest, ewentualnie przyzdobić jakąś ramką zimową, albo jeśli chcemy, możemy uwidocznić jego załamania, bądź też zrobić takie wrażenie lekkiego postarzenia, tak jakby to było postarzałe srebro. I w tym celu czarną farbą bądź tuszem możemy zamalować całość naszego obrazka lub, jeśli chcemy, jakieś jego szczególne elementy. I teraz czarna farba spowoduje to, jeśli tylko uda mi się ją nałożyć w odpowiedniej ilości, że wszystkie te załamania naszej folii aluminiowej będą po prostu bardziej widoczne. Zrobi to też efekt takiego trochę postarzałego srebra. Po nałożeniu grubszej warstwy tej czarnej farby, czarnego koloru na cały nasz obrazek i szczególnie w te takie wgłębienia staramy się tego czarnego nałożyć jak najwięcej. Później, posługując się już czystym bacikiem bądź czystą chusteczką, ścieramy nadmiar tego czarnego, tak żeby ten obrazek nie był bardzo ciemny, a jedynie żeby były podkreślone właśnie te srebrne załamania. Ja mój obrazek zostawiam w takiej oto wersji, w takim stanie. Mam nadzieję, że choć trochę widać jest te załamania i tą fajną grę światła. I tak jak mówiłam, możemy się pobawić jeszcze w nałożenie na niego ramki. To byłaby ta moja wersja druga. To jest wersja wykonana na samym początku. Zapraszam do zabawy z klejem, z folią. Fajna zabawa dla naszych rąk, dla paluszków, ale też dla wyobraźni. Dziękuję bardzo.